Mamy teraz okres tak zwany komunijno-ślubny. Bardzo dużo klientów pyta, przychodzi z pomysłami, czy szukając pomysłu na nowy prezent. Z rok do roku sprzedaż produktów tak zwanych prezentowych wzrosła u nas w naszej branży o blisko 100%. Dużym zainteresowaniem cieszą się zarówno monety małe, tudzież monety kolekcjonerskie, bądź też sztabki, też w różnych gramaturach, w różnych kształtach. To znakomita alternatywa dla tradycyjnych prezentów. Mówi się, że Polacy nie lubią dawać gotówki, natomiast najbardziej lubią gotówkę dostawać. Metale szlachetne, prezenty z metali szlachetnych są znakomitą alternatywą dla tego typu dylematów. Można zarówno dać prezent o wysokiej wartości, który bardzo ładnie wygląda, nie jest gotówką, natomiast niesie w sobie bardzo dużą wartość. Sztabka, wbrew pozorom, nie jest jakimś ogromnym przedmiotem. Sztabki można kupić w opakowaniach, które są w wielkości karty kredytowej. Monety złote, monety srebrne również. Opakowania na tego typu produkty nie tylko pięknie wyglądają, ale również zajmują mało miejsca. Dziecko również będzie się cieszyło z takiego typu prezentu. Prezent taki może posiadać piękne opakowanie, może również sam w sobie zaciekawić dziecko. Może być to prezent na przykład tak zwana sztabka czekoladowa, tudzież czekoladowa sztabka, produkt składający się z wielu małych przedmiotów, które można od siebie odrywać i w czasie zamieniać na gotówkę. Wtedy dziecko zarówno będzie się również mogło uczyć gospodarowania własnymi oszczędnościami.